przekazywała mi dyrektorka jednego z przedszkoli na terenie gminy, gdzie porządkowali przestrzeń. W pewnym momencie taki brzdąc mówi: o, to butelka chyba mojej mamy, bo tutaj wyzucała, a to ja ją wezmę. Naprawdę już od poniedziałku włączają się kolejne sołectwa, które porządkują przestrzeń wokół swojej miejscowości, w lasach, a my to po prostu wszystko wywozimy. Przy okazji też znakujemy miejsca, przypominając o tym, że naszym obowiązkiem jest dbanie o przyrodę. Symbolicznie wbiliśmy tabliczkę przypominającą o tym. Dwie takie tablice staną dzięki zakładowi mięsnemu Karol i panu Janowi Brodawce na terenie gminy Międzyrzec Podlaski, na obszarach leśnych, aby przypomnieć o tym, że jest to nasze wspólne dobro i nie zanieczyszczamy lasów. Ja bardzo dziękuję naszym partnerom społecznym, nadleśnictwu, każdy z was dostanie roślinkę, Jankowi Brodawce, radnym wojewódzkim, którzy objęli patronatem nasze działanie, pan Ryszard Szczygieł, pan Sławek Sosnowski. Proszę, kieruję podziękowania dla pana starosty oraz wojewody lubelskiego. A ja przede wszystkim dziękuję mieszkańcom i dzieciom. Dzieje się wiele, naprawdę dzieje się wiele w każdej miejscowości, praktycznie na terenie gminy porządkowane są przestrzenie publiczne. Mam nadzieję, że się nam będzie żyło lepiej, a za rok, bądź też za pół roku, nie będziemy musieli tej akcji powtarzać. Ja myślę, że tutaj zasługa, priorytetem całej tej organizacji jest pan wójt, nie zakłady mięsne Karol. My tylko, żeśmy tutaj odrobinę dołożyli naszych starań. Wspólnie rozmawiając o innych sprawach. O innych rzeczach. W trakcie rozmowy wyszło, że zróbmy coś dla naszej gminy ponad to, żeby była jeszcze piękniejsza niż jest, bo jest piękna i w naszej gminie jest naprawdę fajnie żyć. Gdzieś zapominamy, że my na tej planecie też jesteśmy gośćmi, a nie panami, a w związku z tym szacunek należy się zarówno dla zwierzyny, jak również dla przyrody. Często zapominamy o tym, często w pośpiechu. Nie chcę brzydko mówić o ludziach, którzy zaśmiecają tą przestrzeń naszą. Chyba są bardzo nierozsądni i bardzo tacy niespołeczni, a ja zachęcam do tego, abyśmy czuli tą wspólną odpowiedzialność. Naprawdę świetna akcja. Właśnie tutaj pan wójt powiedział, edukacja jest najważniejsza. Edukujmy młodzież, edukujmy dzieci, że lasu się nie śmieci, lasu się nie zaśmieca. To jest naprawdę bardzo przykre, jak przejeżdżamy wzdłuż naszych coraz lepszych dróg, leżą te śmieci w rowach czy w lesie. Naprawdę dzisiaj ten system gospodarki odpadami już jest, działa zupełnie inaczej i te śmieci nie powinny się tu znaleźć. Wiem, że ta akcja będzie trwała jeszcze i w tym tygodniu, i w następnym, bo zgłaszają się stowarzyszenia, kolejne sołectwa. Osoby indywidualne, pozdrawiam Natalię Puszkarską, która ciąg razem z dziećmi drogi z Miś do Jelnicy praktycznie posprzątała. Nie słysząc jeszcze o akcji, tylko informując, że są worki do zabrania. Zresztą od lat czyni to. Taka edukacja jest chyba najlepsza. My zadbajmy o to, by to życie było w zgodzie z naturą, by to życie było zgodnie z biologią, zgodnie z procesami, które powinny zachodzić w czystym, nieskażonym środowisku. Mamy wiele anomalii dzisiaj w klimacie, w pogodzie. Mamy wiele również z tego powodu strat globalnie. Myślę, że taka inicjatywa, jako tutaj propaguje pan wójt i tutaj z mieszkańcami tej gminy, zasługuje na miano i uznanie. Przeraża mnie żwirownia międzyrzecka, szczególnie Piątka, gdzie jest kąpielisko, właściwie nie jest wydzielone kąpielisko, jest pożwirowisko. Rokrocznie zbierane jest tam kilkaset worków śmieci.
Przeraża mnie dlatego, że ktoś, kto przyjeżdża odpoczywać nad wodą, łowić ryby, wykąpać się, siada na tym piasku, zostawia śmieci, a następnego dnia przyjeżdża w te same miejsce. To jest przerażające. Człowieku, zastanów się, co robisz. Śmieci nie są ciężkie. Zabierz je do samochodu, zawieź, wystaw razem z innymi. To bardzo fajne, że promujemy dbanie o naszą lokalną przyrodę. Ta nasza latorość, która dorasta, widzi takie dobre przykłady, że angażują się ludzie i dorośli, i seniorzy, i wszyscy dbamy i sprzątamy tą naszą małą ojczyznę. Mam nadzieję, że ta akcja będzie coraz mniej spektakularna, ale chyba będzie musiała trwać, bo jednak mamy problem z tym, mimo tego, że każdy z nas może oddać do utylizacji te śmieci, a jednak w tym lesie się znajdują. Ale miejmy nadzieję, że w przyszłości będą te lasy nasze bardzo czyste. W ogóle lasy, łąki, nasze otoczenie, bo tu sprawa nie rozbija się tylko o lasy, o całe nasze otoczenie, bo przyroda polska jest bardzo piękna, naprawdę jest czysta, tylko jest trochę niezdegradowana, tylko trochę zaśmiecona. Jeżeli uprzątamy te śmieci, to my żyjemy w bardzo pięknym kraju. Myślę, że takie postawy powinniśmy pokazywać i promować. Nie mam wpływu na wielu ludzi, którzy śmiecą, ale mam wpływ na siebie, to co robię. Dzisiaj zbieram śmieci, dzisiaj porządkuję lasy.